Polska nie ma się czego wstydzić, uważa Adam Andruszkiewicz, sekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji. Poproszono o komentarz dotyczący stanu informatyzacji usług publicznych. Chcemy być państwem nowoczesnym jako Polska. Polacy zresztą, w mojej opinii, są zauroczeni cyfryzacją. To widać chociażby po płatnościach elektronicznych. Polska jest jednym z najwyższych wskaźników płatności kartami, telefonami dzisiaj w Europie. Widać, że Polacy lubią załatwiać swoje sprawy, nie wychodząc z domu, za pośrednictwem smartfona czy komputera. My chcemy im to umożliwić. Stąd rozwój chociażby profilu zaufanego, z którego korzysta na co dzień 15 milionów Polaków. Stąd rozwój aplikacji M-Obywatel. Ostatnio przecież wdrożyliśmy dowód osobisty w aplikacji M-Obywatel. Jesteśmy największym państwem Unii Europejskiej, które oferuje swoim obywatelom w pełni respektowany dowód osobisty w telefonie. Wydaje się, że to jest dobra ścieżka. Wszyscy dzisiaj szanujemy swój czas, żyjemy szybko. W związku z powyższym także państwo powinno odpowiadać na te wyzwania. Wśród wdrożonych cyfrowych dokumentów minister Andruszkiewicz wymienia prócz dowodu osobistego również prawo jazdy, kartę emeryta i rencisty, kartę dużej rodziny czy legitymacje uczniowskie i studenckie. Te wszystkie dokumenty są respektowane na równi z dokumentami tradycyjnymi. W państwach zachodnich zazwyczaj takie rozwiązania nie występują. To pokazuje, że Polska potrafi nawet wyprzedzać te państwa. Zdawałoby się bogatsze, lepiej rozwinięte. To jest też powód do dumy. Na tak intensywny rozwój cyfryzacji z pewnością wpłynęła pandemia, podczas której ta okazała się niemal zbawienna. Kiedy już ją wdrożono, okazało się, że Polacy polubili załatwianie spraw urzędowych przez internet, bo to pozwala im zarówno oszczędzić cenny czas, jak i nie kłopotać się zamkniętym urzędem. Chętnie korzystamy z platform komunikacji, załatwiając sprawy z domu i o dowolnie wybranej porze. Najbliższe plany cyfryzacyjne dotyczą między innymi Suwalszczyzny. Takim naszym bardzo ważnym priorytetem jest pokrywanie białych plam. Wiemy, że także w naszym województwie, a także na Suwalszczyźnie są ciągle miejsca, gdzie ten dostęp do szerokopasmowego internetu czy do zasięgu telefonii komórkowej wymaga poprawy. I to jest taki strategiczny cel. Chcemy tutaj naprawdę wyłożyć rekordowe środki na to, żeby mieszkańcy także mniejszych miejscowości mogli cieszyć się po prostu dobrym zasięgiem.